A tak od środka wygląda ten odprysk, już wam pokazuję. Widzicie? Tuje się to na zasadzie trytytki. Łatwy montaż. Końcówkę obcinam specjalnym ostrzem tutaj dołączonym. I ciekawe, czy to się sprawdzi. Obym nie musiał tego użyć, ale coś takiego. Mam nawet dwa komplety, słuchajcie. Koszt takiego zestawu, ja to... No powiem wam szczerze, że ta mata to strzał w dziesiątkę. No super temat, super. Idealnie dopasowane. Cześć, witajcie. Słuchajcie, odkąd kupiliśmy naszego kampera, jedna rzecz mnie trapi, mianowicie mamy odprysk na przedniej szybie. Jedziemy to dzisiaj naprawić. Ja już wam pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie. No to jest taki pajączek wielkości 2-złotowej monety. Także podobno można to naprawić. Jest taka firma w Szczecinie, która się specjalizuje na naprawą tego typu uszkodzeń. Pojedziemy, zobaczymy. Za oknem, słuchajcie, minus 4 stopnie. A tak od środka wygląda ten odprysk, już wam pokazuję. A widzicie? Obawiam się, żeby nam nie pękła szyba przez to. Także lepiej działać wcześniej niż później szybę wymieniać. Spróbujemy to wymienić, zobaczymy. No po drodze jeszcze tutaj zajechaliśmy w Szczecinie na Kolumba do takiego fajnego pana, on tylko tutaj chyba w Szczecinie sprzedaje czysty propan, także zakupiliśmy butle, bo wyjeżdżamy za dwa dni w góry. No dojechaliśmy na miejsce, a bardzo ciasno tutaj, zaraz zobaczymy jak tu wjedziemy. I słuchajcie, szyby nie naprawiliśmy, pan bardzo uprzejmy, wyszedł, zobaczył i z dwóch powodów, po pierwsze umówiłem się przez formularz, który jest na ich stronie zgłoszeniowy, a formularz po prostu wybierz markę Fiat, Ducato i tak dalej, a nie widział, że to jest kamper wysoki. Ale wcześniej jak dzwoniłem na infolinię, pani mówi, nie ma problemu, mamy wysoką bramę, proszę przyjeżdżać. Tak, a pan powiedział, że no niestety mamy wysoką bramę, ale tam stoi ciężarówka i niestety mają to stanowisko zajęte. Także słuchajcie, no z tego powodu nie wymieniliśmy, nie zrobiliśmy tego. A drugi powód jest taki, że pan powiedział, że jest ryzyko, że pęknie dalej ta szyba. Także gdy podłączą to swoją maszynę, może pęknąć dalej. Także wyjeżdżamy teraz w góry, także po przyjeździe zajmę się tą szybą. Nie będziemy ryzykować. Wracamy do domu. Cześć, witajcie. Zobaczcie, jest 8 rano. W nocy było minus 8, kamper cały zamarznięty. Jutro wyjeżdżamy, także słuchajcie, trzeba go trochę ogrzać i zaraz wam powiem, co kupiłem. Odkręcam butle z gazem, mamy dwie pełne. Tutaj obok już propan zakupiony, tak jak widzieliście, ale wiecie co, podłączę chyba przewód z garażu, 230 V i włączę farelkę, bo szkoda mi tego gazu, gaz wolę sobie zostawić tam, jak pojedziemy w góry. Spójrzcie, wybieramy się w góry. My mieszkamy w Szczecinie, także tutaj no łańcuchów śniegowych na co dzień nie potrzebujemy. Kupiłem sobie taki zestaw takich, powiedzmy, trytytek, pseudo łańcuchów. Spójrzcie, montuje się to na zasadzie trytytki. Łatwy montaż. Końcówkę obcinam specjalnym ostrzem tutaj dołączonym. Ciekawe, czy to się sprawdzi. Obym nie musiał tego użyć, ale coś takiego. Mam nawet dwa komplety, słuchajcie. Koszt takiego zestawu, ja to już kupiłem gdzieś 3 lata temu, to płaciłem 50 zł. Tu jest 10 sztuk. Tak, 10 sztuk. 5 sztuk na koło, na oś napędzaną oczywiście. Także myślę, że to jest niezła alternatywa dla łańcuchów. I słuchajcie, kolejną rzeczą, którą zakupiłem na ten wyjazd, to jest taka mata na przednią szybę. Mamy oczywiście maty te srebrne, termiczne, wewnętrzne, je też założymy, ale jeżeli założycie od zewnątrz, to wtedy się szyby nie skraplają. Także no zaraz ją tutaj pod domem założę, bo będę grzał farelką i piecem, także zobaczymy jak to się spełnia. Nawet dosyć grube, słuchajcie, łapiecie to po prostu drzwiami i zakładamy na szybę. Także duży rozmiar na buz, jak ktoś będzie zainteresowany, to dajcie znać w komentarzu, to wam wyślę linka do aukcji. No i zaraz wam pokażę najważniejszą rzecz, którą w końcu zakupiłem. No powiem wam szczerze, że ta mata to strzał w dziesiątkę. No super temat, super. Idealnie dopasowana.
Kurde, ja to w ciemno kupiłem. 59 zł na Allegro. Słuchajcie, łapiecie tutaj drzwiami, końcówki. Super sprawa. Powiem wam, że ona aż taka gruba nie jest. Nie ma chyba folii w środku izolującej. Ciepło. Pod spód jeszcze włożę zwykłą matę, taką aluminiową. Wiecie, jak na przednie szyby sprzedają w Lidlu czy w Biedronce, takie za 10 zł. Także pod to jeszcze będziemy wkładać taką matę. No jeszcze na boczne szyby coś muszę wymyślić. Ale rewelacja. Jak za tą cenę, super. I kolejną rzeczą, którą zakupiliśmy, jest koło zapasowe. Słuchajcie, nie mieliśmy nigdy koła zapasowego. Pokażę wam. To podniosę stolik do góry. Oj, zobaczcie. Zakupiłem koło zapasowe. Tuż niedaleko w Niemczech. My mieszkamy 5 km od granicy z Niemcami. Ale to tylko z tego powodu, że tutaj w okolicach Szczecina nigdzie nie było takiego koła używanego. A w Niemczech znalazłem 30 km od Szczecina. Słuchajcie, koło nowe, nowiutka felga, nowiutka opona. Pan sprzedawał 5 sztuk kół i napisałem do niego po prostu, czy sprzeda mi jedno, bo wiadomo, jakby miał 4, to jednego by nie sprzedał. I sprzedał mi za 50 euro, czyli słuchajcie, około 220 zł. Do tego kupiliśmy sobie taki pokrowiec na Allegro, na koło, XXL. Słuchajcie, kosztował 25 zł. Zobaczcie, no jest trochę, nie wygląda może jak nowe, jest trochę przykurzone. Ale jest nowiutka opona, nigdy nie używana, felga też nowa, to nie ma znaczenia, mogło być używane, akurat tak mi się trafiło. I mam do was pytanie, gdzie to przewozić? Wiem, że fabrycznie powinna być taka winda, takie mocowanie pod kamperem, ale my w poprzednim kamperze, to co prawda na tranzycie, mieliśmy pod kamperem właśnie takie koło zapasowe i to wszystko było tak pordzewiałe, że nie szło tego odkręcić. Słuchajcie, no podczas jakiejś awarii gdzieś w drodze, nie wyobrażam sobie tego. I tak sobie wymyśliłem, że chyba będziemy to wozić tutaj pod stolikiem, gdzieś na jakieś dalsze wyjazdy, tak jak teraz jedziemy w góry, czy pojedziemy może w wakacje gdzieś dalej, za granicę. Ale zobaczcie, ile ryzykowaliśmy. Byliśmy w wakacje przecież 16 dni w Danii. No często gdzieś jeździmy w różne rejony i bez koła zapasowego, także no myślę, że fajny zakup. Lewarek i klucz do kół znajdują się w fabrycznym miejscu pod siedzeniem pasażera, także to jest, nie musimy tego dokupować. No nie wiem, jak myślicie, czy to będzie przeszkadzać? Zobaczcie, składam stolik, tak to wygląda. Dzieci siedzą z tamtej strony, także nóżki będą sobie trzymały na tym kole, także myślę, że jeszcze wygodniej im będzie, tylko najgorsze, że tam jest wylot z ogrzewania, z pieca, trumy, także troszeczkę go przysłaniam, ale nie dopycham do końca, dlatego tutaj mamy jeszcze jeden wylot i tutaj drugi, także no tak będziemy przewozić to koło. Oczywiście, słuchajcie, sorry za ten kaptur, ale jest tak zimno na dworze, jestem zmarznięty. Oczywiście to koło waży jakieś, nie wiem, na moje oko z 20-30 kg, jest bardzo ciężkie, przez co znowu wzrośnie nam waga kampera, no ale słuchajcie, no koło musi być, mieliśmy jakiś zestaw naprawczy, pompki w sprayu, oczywiście kompresory i tak dalej, ale z tego co wiem, jak się człowiek zorientuje, kiedy to koło jest przebite, to już z tej opony nic nie zostanie, także pozostanie tylko wymiana na koło takie zapasowe. O, tak wygląda ta osłona termiczna od wewnątrz, zobaczcie. No szyba jeszcze jest zamarznięta. Ja tylko tak założyłem, po prostu chciałem zobaczyć, czy to pasuje. Ale pasuje idealnie, świetnie, naprawdę świetnie. No i byłbym zapomniał o najważniejszym. No Dorota po zmianie tutaj obić w tym kamperze. Oczywiście musiała zamówić nową firankę, bo nie byłaby sobą. Tamta firanka oczywiście według niej nie pasowała, ale wiecie. Jest ok, mamy nową firankę. Jeszcze dokleimy tutaj te boki, tak jak mówiliśmy wam w poprzednim filmie. I będzie tip top. O, strumy, leci już cieplutkie powietrze, ale tak jak mówiłem, zaraz jeszcze farelkę podłączę, bo zobaczcie, minus pół stopnia w kamperze. No nie jest to taka prosta, szybka sprawa, bo mam około 60 metrów przedłużacza do rozwinięcia, trzy połączone razem i podłączamy do kampera. I zobaczcie, w końcu wykorzystam to gniazdo na 230 V jak na kempingu. My jeszcze nigdy się nie podłączaliśmy, bo zawsze praktycznie na dzikusa jeździmy. O, wszystko poprzymarzało. Tak to wygląda w środku, taka wtyczka. Zobaczcie, takie trzy bolce. Ciężko jedną ręką. Okej, jest prąd.
włączamy farele. Bo kampera myłem przed wyjazdem, żeby sobie w góry czystym pojechać, ale słuchajcie, przejechałem 5 km do domu od myjni i oczywiście cały już brudny, taka pogoda. No i dzięki temu, że podłączyłem 230 V, od razu mam informację, że kamper został zasilony w 230 V, od razu ładuje nam akumulatory pokładowe, co nam jest niepotrzebne, bo są naładowane przez solary, jeszcze doładujemy dodatkowo podczas jazdy. Ale zobaczcie, podłączam sobie farelkę, ale to mówię tylko dlatego, że oszczędzam gaz, mam dwie pełne butle i chcę mieć je w rezerwie na ten wyjazd, bo nie wiem, gdzie staniemy, czy na dziko, czy na kempingu. Także teraz włączam sobie farelkę pod domem na cały dzień i całą noc, bo jutro rano wyjeżdżamy. Niech tutaj się wszystko rozmrozi, muszę sobie wlać wodę konewką, także zobaczymy. Muszę tutaj odpowietrzyć piec truma, boiler, także no, pozakręcamy wszystkie zawory. Zobaczymy, niech się wszystko rozmrozi najpierw kilka godzin. A jeszcze odnośnie kół do Fiata Ducato. Jeżeli ktoś z Was posiada Ducato i będzie szukał koła zapasowego, uważajcie, bo jeżeli macie 15-calowe koło, a my mamy 15-calowe, nie ma problemu. Tutaj jest jeden rozstaw śrub, 5x118, ale jeżeli macie 16-ki, to tutaj są dwa rozstawy śrub. 5x118, 5x130. Trzeba najpierw zmierzyć i po prostu wiedzieć, jaki macie rozstaw przed zamówieniem, przed kupnem, po prostu, żeby Wam pasowało to koło. Jeszcze tylko uzupełnię płyn do spryskiwacza przed wyjazdem. Oczywiście zimowy. No zobaczcie, tak to tu wygląda. Ale ta osłona, jeszcze raz mówię, no mega, mega, mega dopasowana. I fajnie się trzyma. Już jestem mega zadowolony, słuchajcie, doszła nasza folia do paczkomatu, odebrałem i zdążyłem okleić, zanim jeszcze Dorota wróciła dzisiaj z pracy. Zobaczcie, bardzo mi się podoba ten efekt. Widzicie? Tutaj mieliśmy tylko biały pasek, także tutaj uzupełniliśmy o takie paski na dole i u góry. O, z tej strony również, tak samo. Już tej poduszki nie będę wyciągał. Zobaczcie, tak to wygląda w całości. Tutaj jeszcze, tak jak mówiliśmy, na drzwiach nakleiliśmy taki pasek, żeby te drzwi takie białe nie były. I w tych wnękach to jest tak zwana drabina do wchodzenia do górnego łóżka. Zobaczcie. Myślę, że fajnie, ciekawie to wyszło. Gdzieś jeszcze, tak, jeszcze tutaj szafa, spójrzcie. Jeszcze na szafie pasek. I jeszcze jedna uwaga do tego koła zapasowego. Wiecie co? Włożyłem je do garażu, weszła na styk. Średnica tego koła to jest 70 cm, a szerokość właśnie naszego garażu wynosi 70,5, także pół centymetra luzu praktycznie na styk weszło. Ale latem nie będziemy wozić tego koła w bagażniku, w garażu, ponieważ tam wozimy na styk, wchodzą nam 4 fotele i jeden stolik, także będzie tutaj pod stołem, tak jak rano widzieliście. Także jestem ciekawy, jak Wy przewozicie swoje koło zapasowe, jeżeli macie. Dajcie znać w komentarzu. Żegnam się z Wami i do zobaczyska. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.